Moja wina, moja wina, moja bardzo
Ksiądz miłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Thank you.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Proszę nas, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście mieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Oto słowo Boże. Amen. Kościelnych zawsze na pierwszym miejscu myśleć o sprawie.
wartość jako hasło i to, co się w nim mieści od 40 lat, zrobiło karierę światową, wyprzedziło proces globalizacji, jaki świat wszedł przez procesy wolnego handlu, przez postęp technologiczny, informatyczny, przez dobrobyt, poczucie wolności, a nawet bezkarności. Jeszcze nie było globalizacji, ale świat już wiedział o solidarności. A może nam tak się Polakom tylko wydaje. Tam Polakom, którzy przed 40 laty żyliśmy jeszcze za żelazną kurtyną. Nie znaliśmy tak bardzo procesów społecznych dziejących się na świecie, na zachodzie, jak mówiliśmy. Może o sobie myśleliśmy, to my jesteśmy ci, którzy wykuwali nowy porządek świata na tamte czasy. Jednak źródła historyczne i encyklopedyczne przyznają, że Solidarność, ta Polska i jej twórcy zrobili karierę światową. Solidarność to marka ruchu społecznego, związków zawodowych, a później także tak banalnie wyrobów cukierniczych czy firmy transportowej, której ciężarówki jeżdżą po polskich drogach. Solidarność to karta magna historii Polski. Wielka, ważna karta, o której nie zapominamy. 40 lat temu w pokoleniu 20, 30, 40 latków było, to pokolenie było najbardziej żądne przemian społecznych. Niewiele mieli wówczas do stracenia, a wszystko do zyskania. Tamto pokolenie weszło w proces walki o wolność polityczną, ekonomiczną i religijną, trwającej 10 lat. Owocem tej pokojowej walki, owocem uporu i cierpliwości były przemiany społeczne z początku lat 90. zeszłego stulecia. Potoczyły się one, jak się nam wydawało, zgodnie z wolą narodu polskiego, który odzyskiwał suwerenność. Ale okazało się później, że scenariusz przemian może ktoś wcześniej nam przygotował. Ktoś te przemiany kontrolował i z nich korzystał. Niejednokrotnie odczuliśmy gorzki smak prawdy o kulisach przemian na fali Solidarności. Wielki Ojciec Solidarności, było ich kilku, a ten Wielki Ojciec Solidarności, święty Jan Paweł II, definiował ją na Pomorzu, w Gdańsku, gdy jeszcze suwerennej, prawdziwej, wolnej Polski nie było, w roku 87, definiował, czym jest Solidarność, ale wcześniej przygotowywał nas do Solidarności. W swojej pierwszej encyklice o Jezusie Zbawicielu Człowieka, redaktor Hominis z marca 1979 roku, w tej encyklice wytyczał kierunki przemian duchowych, jakie miały przyjść. Pisał: zasada Solidarności musi być natchnieniem. Nie było jeszcze Solidarności jako takiej. Był pomysł. To święty Jan Paweł II, nasz rodak, tak nam pomagał i tak nam pomógł. Potem padły te bardzo ważne słowa w Gdańsku. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. I nigdy brzemię dźwigane samotnie. I zdanie kluczowe: nie może być walka silniejsza nad Solidarność. W debacie społecznej, politycznej, historycznej jest miejsce na ścieranie się poglądów, na walkę. Jan Paweł II uczy: nie może być walka ponad Solidarność. Trzeba odnaleźć to
co w nas walczy, jeden przeciw drugiemu. Czym dla nas jest solidarność? Dla działaczy solidarność pozostaje sztandarem. Sztandarem historii, wspomnień, cierpliwego boju aż do zwycięstwa sprzed lat i przez długie lata. Z poczuciem dumy, że się udało. Dla sympatyków wspomnieniem pięknej przeszłości, gdy stawało się obok tego sztandaru i stawaliśmy, a było nas 10 milionów Polaków, to ogromna część społeczeństwa, która chciała razem dokonać wielkich zmian. Czym jest solidarność dla młodego pokolenia? Chyba niestety tylko jednym z haseł encyklopedycznych, takich jak powstanie styczniowe, cud nad Wisłą. Nie obwiniamy ich za to, że nie znają solidarności emocjonalnej, że nam może nie towarzyszą na zapsztykach solidarnościowych, na mszach i że te msze solidarnościowe są coraz szczuplejsze. Ważne, by młode pokolenie Polaków pamiętało o tym czasie, uczyło się w szkole, dowiadywało się prawdy o tym, jak wypływała się solidarność i wolna Polska. I wtedy będą kochać naszą ojczyznę. I wtedy pójdą na marsze niepodległościowe w duchu braterstwa, w duchu patriotycznym. Każde pokolenie Polaków musi nieść ze sobą tę wiedzę i przekonanie, że Polska jest matką solidarności. Ta matka będzie przestrzegać przed źle pojmowaną solidarnością w imię fałszywego braterstwa, równości, akceptacji zgubnych ideologii czy obcych naszej chrześcijańskiej tradycji kultur. Solidarność nie może być parasolem, pod który wszystko się schowają w naszej historii i tak pozostaje. Polacy współcześnie mądrze powiedzą o solidarności ze wschodnim sąsiadem w jego czasie próby obrony suwerenności, zdobywania prawdziwej wolności. Polacy mówią, mamy być z nim solidarni. Tego się uczyliśmy przed laty. Powiedzą i podejmą kroki, w jaki sposób pomóc, wysyłając konkretną pomoc, materiał, broniąc opozycjonistów, przyjmując do nas, do Polski, studentów, tych, którzy prześladują. My, chrześcijanie, jesteśmy zaproszeni do jeszcze innej solidarności z Jezusem. W Jego dźwiganiu krzyża, w Jego głoszeniu Ewangelii i trosce o zbawienie braci i sióstr. Taka jest misja kościoła, w której solidarność zawsze znajdowała schronienie. Taka jest misja każdego z nas, uczniów Chrystusa. Kiedy Szymon Piotr chciał myśleć o Jezusie, o tym, kim jest dla nich, dla apostołów. Chciał myśleć inaczej o sobie, o swojej roli przy Jezusie. Usłyszał trudne słowa w tej dzisiejszej Ewangelii. Zejdź z oczu szatana, bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. Trzeba pastować nasze myślenie, żeby było także Boże. Wtedy nie pogodzimy. Siostry i bracia, zachęcam was do solidarności z Jezusem, cierpiącym pokrójcą, który stawia wobec nas pytanie, czy jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? To też jest solidarność, kiedy się czuwa z Jezusem. Jezus prosi o to włączanie się w modlitewkę, w czuwanie.
pokutne, zadośćuczynne, chociażby w czwartkowe wieczory godziny świętej. Zachęcam Was do solidarności z Matką Najświętszą, która prosiła Łucję w ramach objawień fatimskich. Córko moja, spójrz, serce moje otoczone jest cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa stale ranią. Przynajmniej Ty staraj się wnieść mi pociechę przez kult mojego niepokalanego serca, przez pierwsze soboty miesiąca. To też jest solidarność. Podtrzymujmy w sobie ducha solidarności w Bożych sprawach, a nie zabraknie go pomiędzy nami, Polakami. Wierzę w wiernego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy działanych i niedzialnych, i wiernego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, świata nieprzyjaciołowości, Bóg prawdziwy Boga prawdziwego, zrodzony. Zastępnicy naszego patrona błogosławionego księdza Jerzego Popiołowskiego.
40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność prosimy Boga o odnowę życia społecznego, o drogę do poznania prawdy przez miłość, o dobro wspólne i o odpowiedzialność. Ciebie prosimy. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara.
Thank you.
Boże, Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tadeuszem, obecnym wśród nas biskupem Pawłem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, zmarłych, których winniśmy pamiętać w naszym sercu, którym winniśmy wdzięczność za dar solidarności i o wszystkich, którzy w Twojej łasce zeszli z tego świata. Dopuść ich do glomera Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Antonim, świętą Barbarą, świętym Franciszkiem, świętą Klarą, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko, z naszymi patronami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, w Chrystusie i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, wierności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Powiedziałeś swoim apostołom.
opiekę, za prowadzenie, za wspieranie w bardzo trudnych czasach. Ekscelencja nigdy nie odmówił nowej sobie. Zawsze, kiedy trzeba było, ekscelencja był tu razem z nami. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również Kościołowi Polskiemu za kapłanów, takich jak nasz patron, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, takich jak ojciec Ryszard Śleboda, który tu pomagał nas i wspierał w trudnych bardzo czasach. W imieniu Solidarności pragnę przekazać ekscelencji w formie podziękowania historię nowosolskiego duszpasterstwa Ludzi Pracy. Jest to pierwszy egzemplarz tej książki. Bardzo serdecznie dziękuję i Bóg zabrać. Proszę przyjąć. Teraz będziemy prosić księdza biskupa o błogosławieństwo. O błogosławieństwo dla nas. O błogosławieństwo dla naszych kościołów, naszego dekanatu. O błogosławieństwo dla naszego miasta. O błogosławieństwo dla naszego powiatu. Ale też prosimy, aby to błogosławieństwo dotarło też do tych ludzi, którzy nie kochają Kościoła. Którzy nie kochają Pana Boga. Aby to błogosławieństwo otworzyło im oczy, aby zobaczyli, że Bóg jest miłością. Aby to błogosławieństwo otwierało im uszy, aby usłyszeli, że Bóg jest miłością. Drodzy, będziemy po błogosławieństwie, po pieśni wychodzili za sztandarami. Z szacunkiem do sztandaru, bo sztandar to jest miłość, jak tutaj nam powiedział nasz ksiądz, proboszcz świętego Michała. Sztandar to miłość i zostajemy w kościele, wychodzimy za sztandar. Sztandary się ustawiają z jednej strony i z drugiej strony pomnika świętego Jana Pawła II. Chór się ustawi na stopniu przy wejściu bocznym do kościoła. Przed figurą świętego Jana Pawła II ustawił się księża. Za księżmi ustawimy się my, wierni, abyśmy nadal trwali w tej modlitwie, w intencji naszej ojczyzny. Prosimy Ojcze Bogu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze to zaproszenie. Cieszę się bardzo, że zarówno Solidarność, która się związała tutaj z ojcami kapucynami, gdyż swoją główną siedzibę miała w Zrębie i tam właściwie to wszystko się organizowało, a to należy na terenie, to jest na terenie parafii świętego Antoniego i stąd tutaj skoncentrowało się duszpasterstwo, zarówno wówczas przed stanem wojennym, jak i zwłaszcza po stanie wojennym. I bardzo dziękuję i ojcom kapucynom, wszystkim duszpasterzom, którzy się zajmowali duszpasterstwem, bo Solidarność z dziełem Boga. A papież był takim natchnieniem, mówiąc, nie wstąpi Duch Twój odnowi tę ziemię. Także reprezentantem i obrońcą robotników był błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłan, duszpasterz Solidarności. Za wszystkie te dobra dziękujmy Bogu, ale nie zapominajmy, że zło zwycięża się dobrem. I
Ewangelia staje, tak jak 40 lat temu, w obliczu przemocy i groźby różnych form stosowania tej przemocy, tak i dzisiaj znowu stajemy wobec przemocy, poniżania wiernych, różnych form prowokacji, ataków na świątynie, na figury, na krzyże, na pomniki. Taki jest diabeł i taki zawsze będzie. A do nas należy modlić się i stosując zasadę non-violence, czyli tak jak solidarność bez stosowania przemocy, modlitwą, miłością zwyciężać to, co jest nienawiścią i zakłamaniem. W tym duchu przyjmijcie teraz błogosławieństwo, także relikwiami błogosławionego Jerzego, kapłana i kapelana Solidarności. Pan z wami. Standardy prowadź.